Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. To jest już kolejny dzisiaj odcinek, ale to no, muszą być dzisiaj dwa odcinki. No po prostu nie ma no, innej opcji na to. Kupujemy w tym odcinku licencję prestiżowego łowcy nagród. Kosztuje ona 15 sztabek złota. Musimy wejść do jakiejś najbliższej po prostu tablicy z ogłoszeniami na przestępców i tutaj możemy za 15 sztabek to kupić. Ja to kupuję i mamy podejść do tablicy, dostęp do legendarnych przestępców. O, czekajcie. Nie wiem, co mi się wyświetliło, ale teraz mam dostęp do legendarnych przestępców, tak? Chyba mam. O, widzicie? Tu są po prostu nowi przestępcy. I tak. No jest tutaj ich sporo, ale to nie widzę, żeby oni byli legendarni. Nie wiem, nie rozumiem jeszcze, o co w tym chodzi. Ale kolejna rzecz teraz. W tym odcinku jest taka, że pokażę Wam po prostu, jakie są rzeczy w łowcy nagród roli dodane. Taki pas, takie bolasy, oznaczenia wozu łowcy nagród, taka opaska, takie siodło, jest to najdroższe siodło w grze, bez przeceny, ale jest przecena w tym tygodniu. Takie ostrogi, no i taka kabura. Potem na następnej randze taki kastet, potem oznaczenia łowcy nagród wozu, wyszukane będą jakieś. Potem taki geścik, potem klamra, potem wariant rewolweru Lema. Kosztuje to 21 sztabek złota. Odblokowujemy na 25 randze łowcy nagród i do tego 21 sztabek złota. Jest to cena przeceniona. Czyli no masakrycznie to jest drogie i do tego mamy taki strój. Ten strój bym powiedział, że gorszy od stroju Kartagina, który jest tutaj, ale no nie wiem. No i jeszcze do tego, te rangi się nazywają wybitny i prestiżowy. Tutaj na wybitnej mamy żetony, potem list z możliwościami, list opisujący, jak intensywnie rozpoznać poszukiwanych bandytów. Nie rozumiem. Następny list opisujący, jak ścigać mniej znanych poszukiwanych bandytów. Potem następne, teraz w torbie zmieścisz więcej zapasów. Potem żetony. Potem naucz się, jak wykonywać sztuczkę rzutu nad barkiem jednym lub dwoma pistoletami bądź rewolwerami. Potem znowu żetony i potem naucz się, jak wykonywać sztuczkę ósemki jednym lub dwoma rewolwerami. Potem żetony i żetony. Jest coś, co na 30 randze odblokowujemy. Tak, na 30 randze odblokowujemy ten strój i tylko ten strój. Dobra, a więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem i cześć!